Moim i państwa gościem jest Krzysztof Śmiszek, wiceminister sprawiedliwości Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Nowy polityczny tydzień zaczyna się od spotkania Andrzeja Dudy i Donalda Tuska, ale najpierw prezydent spotka się z Dariuszem Barskim. Byłym prokuratorem krajowym, czy wciąż pełniącym swoje obowiązki, po prostu prokuratorem krajowym? No cóż, pan prezydent ma prawo spotykać się z, tym, z, z, kim, z kim chce, i y, tutaj rządowi nic do tego. Natomiast y, y, sytuacja prawna pana prokuratora Barskiego. Jest bardzo jasna. Pan prokurator generalny, minister sprawiedliwości Adam Bodnar, wręczył pismo kilka dni temu panu prokuratorowi Barskiemu. W tym piśmie jest opisana jego sytuacja prawna. Sytuacja prawna jest niezwykle jasna. Pan prokurator Barski nigdy w sposób zgodny z przepisami prawa nie powrócił ze stanu spoczynku do stanu aktywnego, do służby prokuratorskiej. Zatem nie może być uznawany za. Prokuratora krajowego powołanego na podstawie obowiązujących przepisów. Czyli prawa. według pana, według Ministerstwa Sprawiedliwości nic się nie zmieniło, dariusz Barski nie jest prokuratorem krajowym. Dariusz Barski nie jest prokuratorem krajowym. Pan prokurator Barski jest prokuratorem w stanie spoczynku i może tutaj jedno zdanie wyjaśnienia dla tych wszystkich, którzy być może nie rozumieją do końca tej sytuacji, sytuacji prawnej. W 2016 roku mieliśmy ustawę ustawę wprowadzającą są przepisy prawo o prokuraturze Ustawa wprowadzająca jest czymś zupełnie innym niż ustawa merytoryczna. Zawiera przepisy przejściowe, zawiera przepisy incydentalne. I na mocy tych przepisów do 4 maja 2016 roku możliwe było przeniesienie prokuratora w stanie spoczynku do czynnej służby prokuratorskiej. No, użyto tych przepisów w przypadku pana prokuratora Barskiego 6 lat później. To znaczy w momencie, kiedy te przepisy po prostu już nie obowiązywały Zatem nie można twierdzić, że w systemie prokuratorskim mamy kogoś, kto pełni ważną funkcję, a nie było przepisu prawnego, nie było, nie było normy prawnej, która pozwalałaby na znowu na przywrócenie tej osoby do czynnej służby prokuratorskiej. Czy pan, jako prawnik, jako wiceminister sprawiedliwości, jest pan przekonany, że działania Adama Bodnara są zgodne z prawem? Absolutnie. Pan prokurator generalny Adam Bodnar nie miał innego wyjścia, niż tylko zastosować przepisy, które dzisiaj obecnie obowiązują. A na jakiej właściwie... podstawie? No, Co mu daje pan... takie uprawnienia? No, panie redaktorze, po pierwsze, po pierwsze pan, sam pan profesor Bodnar jest profesorem prawa, a nie trzeba profesora prawa. Ja przypomnę, że na pierwszym roku studiów prawniczych jest taki, taki przedmiot, który nazywa się wstęp do prawoznawstwa. I na wstępie do prawoznawstwa każdy prawnik, także ja, przechodziliśmy kurs tego, jak czytać konkretne przepisy. Przepisy konkretnych ustaw. Przepisy ustawy wprowadzającej najczęściej zazwyczaj co do zasady mają charakter incydentalny, a jeszcze w przypadku tego, tego, tego kazusa pana prokuratora Barskiego jest to jeszcze bardziej jasne z uwagi na fakt, że były określone terminy. Były określone terminy pomiędzy 4 kwietnia, 4 marca a 4 maja 2016 roku. To były dwa terminy 30-dniowe i 60-dniowe, już nie wchodzę w szczegóły. Najpóźniej, najpóźniej można było zastosować te przepisy do 4 maja 2016 roku. Zatem jakim cudem można było zastosować te przepisy, przywracając pana prokuratora Barskiego do służby czynnej po sześciu latach? Ja tego nie wiem. Najcięższe, najcięższe mózgi prawnicze w tym kraju także tego nie ogarniają. Ale prokuratura krajowa nie zgadza się z tym, podkreślając, że istnieje prawo o prokuraturze, Zgadza się. I w przypadku prokuratora krajowego, tylko że tutaj mamy tę różnicę, że Ministerstwo Sprawiedliwości uznaje, że nie doszło nigdy do właściwego powołania, ale że konieczne jest uzyskanie opinii prezydenta Rzeczypospolitej. Co więcej, sam Andrzej Duda zarzuca łamanie prawa prokuratorowi generalnemu Adamowi Bodnarowi, pisząc, że bez udziału premiera i prezydenta takie odwołanie jest niemożliwe. Jest to kolejne rażące naruszenie prawa ustawy i artykułu 7 Konstytucji. To może też jedno wyjaśnienie. Pan prokurator Bilewicz, który będzie pełnił czy pełnił obowiązki prokuratora krajowego, który wszedł na miejsce pana prokuratora Barskiego, jest powołany na dwa, dwa miesiące. Ma zadania swoje do wykonania. Następnie prokurator krajowy zostanie wyłoniony w ramach szeroko rozpisanego konkursu. No to i konsultacji. I nowa informacja. Czym ma się zajmować w trakcie tych dwóch miesięcy, o których pan mówi? Będzie zajmował się bardzo ważnymi rzeczami. Między innymi będzie sprawdzał prawidłowość działania prokuratury w ostatnich latach w kontekście bardzo ważnych śledztw prowadzonych w sprawach, które interesowały opinię publiczną. Jakie to są śledztwa? Na przykład kwestia tzw. dwóch na przykład kwestia respiratorów, na przykład kwestia, kwestia afery wizowej itd. tak i tak dalej. To są na przykład wykorzystanie pieniędzy z funduszu czy środków z Funduszu Sprawiedliwości dla cele niezgodne z tym funduszem. Tych spraw jest do przejrzenia bardzo wiele, ale chciałbym podkreślić jedną rzecz. Prokurator generalny Adam Bodnar nie miał innego wyjścia. Musiał stwierdzić właśnie to nawet nie jest decyzja o odwołaniu pana prokuratora, Barskiego. Jest to jedynie przekazanie informacji panu e, prokuratorowi Barskiemu, e, że niestety jego przełożeni, jego polityczni przyjaciele no, byli tak niechlujni i tak e, właściwie czuli się bezkarni, że powołując pana Barskiego na, na jego stanowisko, e, nie zastosowali odpowiednich przepisów prawa. Zatem pan prezydent oczywiście ma pełne prawo w dzisiejszym stanie prawnym oczekiwać e, jego zgody na odwołanie prokuratora. Prokuratora krajowego, ale nie w tym przypadku, bo do tego przypadku ta ustawa, te przepisy po prostu się nie stosują. Dopytam jeszcze, czyli jak dobrze rozumiem, pełniący obowiązki prokuratora krajowego Jacek Bilewicz ma dokonać kwerendy śledztw ważnych z punktu widzenia opinii publicznej, czy politycznie ważnych? No, nie wiem, czy politycznie ważnych polity... no, wszędzie właściwie jest polityka, natomiast jednym z zadań pana prokuratora Bilewicza będzie przyjrzenie się tym wszystkim, tym wszystkim śledztwom i z... Sprawdzenie, czy wszystko było przeprowadzane zgodnie z przepisami kodeksu karnego czy kodeksu postępowania karnego i ustawy o prokuraturze. Tutaj, panie redaktorze, nie ma niczego nadzwyczajnego. Oprócz tej codziennej pracy, którą będzie wykonywał pan prokurator Bilewicz, jako pełniący obowiązki prokuratora krajowego, te sprawy interesują pana premiera, interesują rząd, interesują media, interesują społeczeństwo, bo zbyt długo mieliśmy do czynienia z działalnością prokuratury, która w naszym przekonaniu, i w przekonaniu obywateli, którzy wybrali 15 października zupełnie inaczej niż wybierali wcześniej z prokuraturą, która była zbrojnym ramieniem partyjki Zbigniewa Ziobry. Przecież to Zbigniew Ziobro w Ministerstwie Sprawiedliwości, suwerenna Polska w Ministerstwie Sprawiedliwości i prokuratorze, prokuratorze krajowej zrobiła sobie taki matecznik w tych, w tych miejscach. I prowadzano politykę niekarną, nie wymiaru sprawiedliwości, nie realizacji przepisów ustawy o prokuraturze. Tylko realizowano statut partii Suwerenna Polska. Panie Ministrze, a czy nie widzi Pan pewnej niekonsekwencji? Bo skoro prokurator generalny uznaje, że Dariusz Barski nie był prawidłowo powołanym prokuratorem krajowym, to na jakiej podstawie uznaje jego decyzję i to, że został powołany na wniosek właśnie tego nieuznawanego Dariusza Barskiego tuż przed wręczeniem pisma? to on powołał swojego de facto następcę Jacka Bilewicza. Czy to nie jest wybiórcze? Czy to nie, no nie są wytrychy, że z jednej strony prokurator generalny już wie, nie uznajemy prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, ale czekamy, proszę, niech tutaj podpisze dokumenty. Pod człowiekiem, który ma go zastąpić? Kilka, kilka rzeczy do sprostowania. Prokurator Bilewicz został powołany na polecenie pana prokuratora generalnego. To prokurator generalny był wnioskodawcą. Pan prokurator krajowy Barski, który wtedy jeszcze myślał, że jest prokuratorem Barskim, był tylko zwykłym przekaźnikiem tych dokumentów. Musimy rozdzielić dwie kwestie. Prokurator Barski działał, podejmował indywidualne decyzje i tymi, tym decyzjami decyzją będziemy się przyglądać indywidualne decyzje kadrowe czy indywidualne decyzje procesowe natomiast druga grupa decyzji była podejmowana z uwagi na posiadane pełnomocnictwo zatem było to wykonywanie w imieniu konkretnego organu i to jest to jest sytuacja nie, nie, nie widzi ja nie widzę nie widzę absolutnie niekonsekwencji poza tym pan e, prokurator generalny Adam Bodnar e, wstrzymywał się przez te pierwsze pierwszy krótki czas swojego urzędowania przed e, od, e, wręczeniem tego pisma o nieprawidłowości powołania pana prokuratora barskiego z uwagi na prowadzone analizy prawne mając już pewność apelował w rozmowach z tego co wiemy nieoficjalnie Pytanie, czy oficjalnie. Ja nie komentuję oficjalnych, nieoficjalnych rozmów. Tego, co działo się za zamkniętymi drzwiami na spotkaniach prokuratora Barskiego i Prokuratora Generalnego. To nie jest moja kompetencja. Nie wiem, o czym panowie mówili. Rozumiem, że są w przestrzeni medialnej różne informacja informacje. O prośbie o złożenie dobrowolnej. To jest informacja dymisji. medialna. Ja nic nie wiem, nie byłem świadkiem tego typu próśb czy, czy, czy wniosków. Natomiast sytuacja jest Panie Panie. Miałem powiedzieć prokuratorze. Nie panie, panie redaktorze, yy, zupełnie czysta. Prokuratura ma służyć społeczeństwu, prokuratura ma służyć państwu. Prokuratura nie może być wykonawcą politycznych zamówień tej czy innej partii i na tym polega troska prokuratora generalnego o prokuraturę w ogóle w Polsce, żeby działała na rzecz dobra społeczeństwa. Ale widzi pan ten sprzeciw, który jest w, prokuratorze, w prokuraturze krajowej. Zastępcy prokuratora generalnego oświadczyli, że powierzenie prokuratorowi. W funkcji pełnienia obowiązków e, tak naprawdę nie będzie miało skutków prawnych, jest bezskuteczne. To jest to ich oświadczenie. Z kolei zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand wydał zarządzenie ograniczające wstęp do prokuratury krajowej. Pytanie, czym to się wszystko skończy? Będziemy mieli okupację? E, prokurator generalny Adam Bodnar pojawi się dzisiaj w siedzibie prokuratury? No ja rozumiem, że niektórych bardzo to boli, że zmieniły się uwarunkowania polityczne, ale przede wszystkim dzisiaj nowa koalicja rządząca przestrzega prawa, a nie realizuje polityczne zamówienia. I ja rozumiem, że część z tych panów, którzy dzisiaj protestują, to są panowie, którzy absolutnie są związani decyzyjnie z panem prokuratorem, byłym generalnym Ziobro. Część z nich była nawet powołana po 15. Października 2023 roku. Więc w moim przekonaniu, jak jeśli ja patrzę na te protesty, na te akty strzeliste panów prokuratorów, to widzę przede wszystkim obronę interesów swoich. Tam pani nie wiem, czy pan, pan redaktor wie, ale tam naprawdę dobrze się zarabia. Więc w prokuraturze krajowej. Więc dla mnie jest to krzyk w obronie swojego, swoich pozycji, swoich zarobków. Panowie podkreślają, swoich, że stoją na gruncie prawa stanowisk. i bronią prawa. Bo Jeśli pan prokurator. Barski. Panie redaktorze, jeśli pan prokurator Barski nie zgadza się absolutnie z, ze sposobem interpretacji przepisów ustawy, to może po prostu złożyć nie wiem, swój pozew do sądu pracy, może ubiegać się o ocenę przez sąd tej, tych działań prokuratora generalnego. Natomiast od dzisiaj prokurator generalny Adam Bonar będzie urzędował na ulicy Postępu w siedzibie prokuratury krajowej. Ma tam swój gabinet. Między innymi będzie tam urzęd Dlatego, że będzie zapoznawał się z, z, z aktami sprawy pana e, byłego posła Wąsika i byłego posła Kamińskiego. Tam są elementy, jak rozumiem, informacji niejawnych. Tam jest specjalna kancelaria tajna i pan prokurator generalny Adam Bodnar będzie właśnie tam analizował ich akta. O sprawach dwóch polityków PiSu zaraz porozmawiamy. Proszę mi tylko powiedzieć ostatnią rzecz w tym wątku. Kto zastąpi pełniącego obowiązki prokuratora krajowego Jacka Bilewicza? Bo mówi Pan o konkursie, jak to ma wyglądać? Po dwóch miesiącach, czyli mamy styczeń, czyli mniej więcej w marcu, tak? Będziemy Można się pracować tego spodziewać. nad y, transparentnymi y, y, kryteriami naboru takiej, czy wyboru takiej osoby w szerokich konsultacjach społecznych. To jest dla nas niezwykle istotne. To będzie istotne. zmiana ustawowa, czy nie? Zobaczymy. Moim zdaniem to powinno odbyć się przede wszystkim za wiedzą społeczeństwa. I pan prokurator generalny Adam Bodnar e, przywiązuje niezwykłą wagę do konsultacji społecznych i do rozmowy ze społeczeństwem i środowiskami e, prawniczymi, kto z jakimi kompetencjami, z jakim, e, z jakim zasobem powinien pełnić taką funkcję. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński. Czy według Pana politycy Prawa i Sprawiedliwości mogliby wyjść na wolność w trakcie tej wszczętej procedury ułaskawieniowej przez prezydenta? Słowem, czy prokurator generalny, który ma takie kompetencje, ma przesłanki, żeby podjąć taką decyzję? No, oczywiście są przesłanki kodeksowe, które należy kodeksu postępowania karnego, które należy wypełnić. Pan prokurator generalny Adam Bodnar e, niedawno powiedział, że nie jest, nie jest to kwestia podjęcia tej decyzji ani godzin, ani dni, ponieważ do takiej decyzji trzeba się dobrze po pierwsze przygotować, zapoznać z aktami, z aktami sprawy, dlatego między innymi będzie urzędował w siedzibie prokuratury krajowej. Ale po drugie i to jest wydaje się, kluczowe. Trzeba wypełnić kryteria ustawowe. Jednym z podstawowych kryteriów ustawowych, czyli kodeksu postępowania karnego w kontekście postępowania ułaskawieniowego jest Okres do zakończenia no, jest kary. jest krótki okres do zakończenia kary plus wysokie prawdopodobieństwo ułaskawienia. No, panie redaktorze, my dzisiaj jesteśmy w piątym albo szóstym dniu odbywania kary przez panów Wąsika i Kamińskiego. Pozostało im jeszcze jeden rok 11 miesięcy i 24 dni. Co to oznacza? Że mamy jeszcze właściwie 99% Czyli czasu. Pana do... nie ma tej przesłanki do tego, żeby zwolnić. Trudno oceniać, jest to przesłanka obiektywna, to nie jest przesłanka polityczna, jest to przesłanka obiektywna, bo ustawowa do wykonania kary, do odbycia kary pozostało jeszcze masę czasu. Właściwie większość, właściwie cała ta kara. Zatem pan prezydent i inni powinni przestać naciskać na prokuratora generalnego Adama Bodnara w kwestii czerwania wykonywania kary przez panów Wąsika i Kamińskiego, ponieważ ta ustawowa, podkreślam, przesłanka nie jest w ogóle wypełniana. Czyli to ten krótki okres do, 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 do Prezydent widzi tę sprawę nieco inaczej. Posłuchajmy, jak Andrzej Duda odnosił się podczas wczorajszych uroczystości do sprawy obu posłów. Gdzie jest dzisiaj PSL? Uczestniczy w rządzącej koalicji, która zamyka posłów do więzienia. Czy wyświetlanie wizerunków prawomocnie skazanych polityków PiSu na pomniku AK nie uwłacza pamięci bohaterów AK? Nie uwłacza, bo oni nie są żadnymi przestępcami, tylko też są bohaterami, są ludźmi, którzy podjęli się bardzo trudnej e, działalności, bardzo do trudnego zadania. Mieliśmy wypowiedź pana prezydenta i wypowiedź prezesa PIS-Jarosława Kaczyńskiego, ale Andrzej Duda w tej swojej wypowiedzi powiedział też o terrorze praworządności, dokładnie powiedział, że dziś mamy do czynienia z terrorem tak zwanej praworządności. Porównywał też sytuację posłów, byłych posłów prawa i sprawiedliwości do lat Berezy Kartuskiej, zamykania przeciwników politycznych. Jak pan na to patrzy? No, jestem zasmucony takimi wypowiedziami pana prezydenta i wstydzę się, że takie słowa padają ze słów ze z ust strażnika konstytucji mówienie w ogóle o jakimś terrorze praworządności, to jakiś oksymoron. Praworządność jest od tego, żeby regulować stosunki społeczne i aby zabezpieczać normalne funkcjonowanie organów państwa. Pan prezydent wprowadza w błąd opinię publiczną, pan prezydent wprowadza w błąd obywateli, dlatego, że skazanie panów Wąsika i Kamińskiego nastąpiło po kilkunastu, kilkunastu latach prowadzenia konkretnego procesu sądowego. Proces Wąsika i nie rozpoczął się 16 października 2023 roku i w trybie ekspresowym zostali, zostali skazani prawomocnym wyrokiem. Tylko ten proces toczył się od kilkunastu lat. Pan prezydent i wszyscy z Prawa i Sprawiedliwości wiedzieli, że pewnego dnia. Przyjdzie taki, przyjdzie taki moment, że, pra, że sąd drugiej instancji wyda prawomocny wyrok. I to jest, to jest sytuacja, w której oczekiwałbym od pana prezydenta zachęcenia obywateli do przestrzegania po pierwsze przepisów, a, do drugi, a po drugie do respektowania decyzji prawo, prawomocnych sądów, a nie podburzania opinii publicznej. Ja uważam, że to jest destrukcyjne dla życia społecznego, to co mówi pan prezydent. Bo jeśli pan prezydent mówi, że prawomocny wyrok sądu drugiej instancji nie obowiązuje to jaką mamy pewność że dziś jutro pojutrze inny skazany inny przestępca powie że on nie uznaje tego wyroku i on do żadnego więzienia nie zamierza się udać bo właśnie ogłosi się więźniem A politycznym jak pan ocenia wypowiedź prezesa PiS który uważa że wyświetlanie wizerunków skazanych polityków PiSu na pomniku AK ważnym bardzo i w Polsce ale też na mapie Warszawy Tuż obok Sejmu. Miejsce symboliczne, ważne, że nie jest czymś, co uwłacza pamięci bohaterom AK, bo panowie są też bohaterami. No, są bohaterami Ale Prawa i Sprawiedliwości, są bohaterami legendy Prawa i Sprawiedliwości, ale porównywanie kamińskiego i Wąsika, ludzi. Którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, wolnego kraju, przez niezależne i niezawisłe sądy, e, wydaje się abs absolutną aberracją. Znaczy, ja oczywiście szanuję pewne e, epizody z życia, m.in. pana Kamińskiego, który walczył w, 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 i był członkiem opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, ale to nie, to, to nie usprawiedliwia w, wrzucania ich do jednego worka czy do jednej grupy z tymi, którzy oddawali życie za wolną ojczyznę. W czasie niemieckiej hitlerowskiej okupacji. Panie ministrze, zmieniamy temat. Jak idą prace nad ustawą dotyczącą związków partnerskich? Kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, zdaje się, w połowie listopada. Mówił Pan, że życzyłby Pan sobie tego, żeby taki projekt wyszedł z Ministerstwa Sprawiedliwości. Decyzja Pana Premiera Donalda Tuska jest taka, że nad projektem ustawy o związkach partnerskich pracuje ministra do spraw równości, choć na pewno będzie w pani minister Katarzyna Kotula. I na pewno będzie opracowywała ten, ten projekt we ścisłej współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Wiem, że Pani ministra spotyka się z organizacjami pozarządowymi. Najpierw chcę wysłuchać głosu tych, którzy są najbardziej zainteresowani tą, tą kwestią. Spotyka się także ze mną, bo sam też jestem zainteresowany wprowadzeniem w życie wreszcie tej ustawy. Myślę, że do końca marca taki projekt ustawy będzie przedstawiony. Zresztą to nie jest jedyny... Sejmowi, tak? Rozumiem. Myślę, że to będzie projekt rządowy. Mam nadzieję, że to będzie projekt rządowy. Wiem, że pani ministra Kotula odbywa i robi tytaniczną pracę nad tymi jeszcze w koalicji rządowej, którzy być może gdzieś tam się jeszcze wahają albo są sceptyczni czy tak... Taki projekt ustawy należy wprowadzić. Nie wyobrażam sobie, żeby w tym roku ta ustawa nie stanęła na agendzie sejmowej, żeby nie była przedmiotem dyskusji i debaty parlamentarnej, bo mamy 2024 rok i ustawa o związkach partnerskich nie jest ani fanaberią, ani kwestią światopoglądową. Jest po prostu zwykłą cywilizacyjną kwestią, którą powinniśmy zakończyć. Oczekiwanie pana premiera jest takie, że ustawa będzie dyskutowana w pierwszej połowie tego roku, i wreszcie zamkniemy ten temat, który ciągnie się jak Hańba przez ostatnie kilkadziesiąt lat, przez polską politykę i przez polski Sejm, bo nie jest załatwiona. Panie ministrze, była też obietnica dotycząca mowa nienawiści w kontekście osób LGBT. Czy ten jeden, zdaje się, ze stu konkretów. Zapisane w umowie koalicyjnej będzie zrealizowany, Jak to wygląda, na jakim to jest etapie? To jest dosyć prosty zabieg legislacyjny. Zostały uruchomione prace także na mój wniosek w Ministerstwie Sprawiedliwości. Do końca lutego takie przepisy powinny zostać opracowane i wyjść z Ministerstwa Sprawiedliwości, także do, po konsultacjach międzyresortowych. I ta sprawa powinna i będzie szybko załatwiona. Jest to punkt w umowie koalicyjnej. Ten projekt ustawy znowelizuje przepisy. Przepisy kodeksu karnego, które będą zakazywały przestępstw z nienawiści, mowy nienawiści, czyli motywowania swoich przestępczych czynów, e, takimi przesłankami jak płeć, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, wiek czy niepełnosprawność. Te przepisy są obowiązują w większości krajów e, Unii Europejskiej. Jak nie tylko karą będzie zagrożone to przestępstwo, które to będą, ma? To będą przepisy, które to są te same przepisy, które regulują mowę nienawiści z uwagi na e, rasę czy pochodzenie etniczne, artykuł 119. 256-257 kodeksu karnego, tam są, to będzie ten sam, ten sam przedział kar. Czyli to będzie, o ile się nie mylę, to jest chyba do trzech lat pozbawienia wolności. Ale muszę, musiałbym to jeszcze precyzyjnie sprawdzić. Proszę na koniec powiedzieć, jak pan odnosi się do wymiany pośredniej wymiany zdań, bo premier Donald Tusk w wywiadzie dla trzech stacji mówił o. Aborcji, o tym, że nie wszystkich w koalicji udało się przekonać. Chodzi o trzecią drogę. Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział, że pierwszym krokiem w sprawie aborcji powinien być powrót do statusu quo sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, później ewentualnie referendum. Co lewica na to? Bo Anna Maria Żukowska, szefowa klubu lewicy, zwraca uwagę, że ten projekt został już złożony i zdaje się, nie wiem, czy trafił do zamrażarki, która miała wyjechać z Sejmu. No o zamrażarce to jeszcze jest troszeczkę zawczerzenie żeby mówić natomiast oczekiwanie lewicy jest takie aby pan marszałek Hołownia zaczął procedować ten projekt te projekty właściwie dwa dekryminalizujący pomoc pomoc w aborcji oraz możliwość usuwania ciąży do 12 tygodnia ciąży lewica oczekuje że te projekty będą realizowane natomiast jeśli mówimy o referendum trudno mi sobie wyobrazić zgodę lewicy szybką zgodę lewicy na procedowanie referendum nie ma powrotu do kompromisu tak zwanego kompromisu Sprzed kilkudziesięciu lat i nie ma zgody lewicy na żadne referenda dotyczące praw człowieka. Bo nie będziemy, panie redaktorze, mieli pewności, że nawet jeśli to referendum załóżmy, że się uda i będzie odpowiednia liczba osób głosujących w tym referendum, czy Sejm się tym zajmie, a potem czy prezydent podpisze taką ustawę. Czyli od Pan tego nie głosuje za referendum. Od tego jesteśmy politykami wybranymi tysiącami głosów przez polskich obywateli, aby podejmować odważne decyzje, a nie uciekać do narzędzi, które nie. Nie dają pewności, że prawa kobiet w Polsce będą realizowane. Na koniec mam przed sobą rozporządzenie, które dotyczy Pana obowiązków i czytam, że między innymi może Pan podpisywać pisma kierowane do najważniejszych osób, do prezydenta RP, marszałków Sejmu Senatu, ale też do prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Czy w związku z tym kieruje Pan pisma, miał Pan okazję kierowania pisma do prezesa? Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej? Czy uważa pan, że Julia Przyłębska nie jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego? Nie, nie miałem jeszcze okazji tego, takiego typu pisma podpisywać. Zresztą nie wiem, A czy będę. Go... pan takie nie, pismo? Nie, zastanawiałbym się bardzo głęboko. Nie sądzę, dlatego że w moim przekonaniu, w moje, moje stanowisko od zawsze było takie samo. W grudniu 2022 stanowis stanowisko, stanowisko pani prezes Julii Przyłębskiej wygasło jako prezes. Jest zwykłą sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast trudno mówić o jej w ogóle prawidłowym wyborze na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego, z uwagi na pewne formalne. To braki. kiedy zmiany w Trybunale Konstytucyjnym? Miała być najpierw. Uchwała, później dalsze kroki dotyczące sędziów, dublerów. Kiedy możemy się czegokolwiek spodziewać? Czy rząd rezygnuje na razie ze zmian w Trybunale Konstytucyjnym? Nie, absolutnie rząd nie rezygnuje z proponowania rozwiązań, głównie ustawowych, dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Jest to jeden z elementów, który wymaga natychmiastowej naprawy i w najbliższym czasie należy oczekiwać, że będą przedstawiane parlamentarne, a także rządowe rozwiązania dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Bez tego organu ustrojowego, konstytucyjnego, nie możemy. Jakie konkretnie? No, panie redaktorze, proszę mi pozwolić zachować jeszcze kilka dni w tajemnicy, czy kilka tygodni w tajemnicy tę, tę sprawę. Musimy kończyć, ja tylko uzupełnię, że zaczęliśmy od informacji w sprawie spotkania prezydenta z prokuratorem Barskim według Ministerstwa Sprawiedliwości Adama Bodnara, prokuratora generalnego przeniesionego w stan spoczynku. Ale prezydencki minister Marcin Mastalerek stwierdził, że to spotkanie, które było zapowiadane z Andrzejem Dudą, odbędzie się w formie wideołączenia. Bo, jak powiedział Marcin Mastalerek, prokurator Barski wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Prokuratury Krajowej. Zaskoczony pan jest? No, nie jestem zaskoczony, że pan prokurator Barski broni jak okopów świętej trójcy miejsca, w którym świetnie się czuł, miał polityczną, polityczną wygodę i świetne pieniądze. Natomiast sprawiedliwość i praworządność wygrają. I pan prokurator Barski powinien udać się tam, gdzie był przez ostatnie lata, czyli w stan spoczynku. Krzysztof Smiszek, wiceminister spraw prawidłowości Nowa Lewica. Dziękuję za tę Dziękuję rozmowę. Dziękuję serdecznie.